Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Niecodziennik Terapeuty. Dzisiaj przedstawię Ci moje podejście na wywiad z pacjentami i jak uwzględniam go w triadzie zdrowia. Przede wszystkim zaczęlibyśmy od tego, czym jest zdrowie. W moim poczuciu zdrowie jest to nic innego jak umiejętność radzenia sobie ze stresem. A czym jest stres? Stres to jest właśnie ten czynnik, który nam to zdrowie będzie zabierał, które będzie nas obciążał w jakiś sposób. I teraz przechodzimy do tej naszej triady zdrowia. Czym ta triada zdrowia jest? Chciałbym, żebyś wyobraził sobie trójkąt równoboczny. Każdy z boków konkretnie jest czymś nazwany. Mamy w tej triadzie zdrowia strukturę, biochemię oraz kwestie mentalne. I teraz jakie mogą być obciążenia, o które warto dopytać bezpośrednio pacjenta z poziomu struktury? No to z poziomu struktury to jest nic innego jak operacje, zabiegi chirurgiczne, zabiegi w obrębie układu stomatognatycznego. To są rzeczy związane ze wszelkimi urazami, skręceniami, zerwaniami. To jest nic innego jak takie obciążenie, które będzie wpływało na biomechanikę, więc możemy tak powiedzieć w skrócie, że wszelkiego rodzaju urazy strukturalne, które będą nam zaburzały pracę biomechaniczną organizmu, to są te czynniki, które będą tutaj odpowiedzialne za obciążanie stresorem strukturalnym. Oprócz tego będziemy też mieli elementy stresorów biochemicznych, czyli te wszystkie, które będą zaburzały fizjologię naszego organizmu. Co to może być? No, żyjemy w miastach, żyjemy w miejscu, gdzie no, chociażby samo powietrze, więc jakość tego powietrza jest tutaj dla nas kluczowa. Jeżeli jest jakościowo powietrze kiepskie, to będzie to jeden z tych głównych czynników, który będzie mógł nas obciążać. Obciążać naszą biochemię, obciążać naszą fizjologię, więc całkowicie obciążać też nasz organizm. Oprócz tego wszelkiego rodzaju dolegliwości, na które pacjent się skarży, czyli zgagi, refluksy, bóle specyficzne lub niespecyficzne w obrębie jamy brzusznej, wszelkiego rodzaju alergie pokarmowe, nietolerancje, wirusy, bakterie, wszelkiego rodzaju pestycydy, wszystko to może obciążać nasz układ nerwowy, nasz organizm. Więc mamy ekstra do tego jeszcze jedną rzecz, kwestie mentalne. Ogólnie myślimy, że stres, tak szeroko pojęty, to jest stres jako coś negatywnego. Natomiast stres to jest czynnik, który cały czas będzie bodźcował nasz organizm. Więc bez tego stresu nie będziemy tak naprawdę mieli szansy na to, żeby się chociażby obudzić rano. Ponieważ wszelkiego rodzaju promienie słoneczne, które wchodzą przez okno nad ranem, to są te czynniki, które będą nas stymulowały, to będą te czynniki, które będą nas wybudzały. Więc pewnego rodzaju cykle bez tego stresu, bez tych czynników bodźcujących, no nie będą odpowiednio funkcjonowały. Więc nie myślmy proszę tylko, że stres to jest coś obciążającego, coś negatywnego. Stres jest nam potrzebny. Natomiast stres przewlekły, stres w nadmiarze będzie nas obciążał. I ten stres ma te trzy stresory, trzy czynniki, trzy twarze, trzy oblicza, o których możemy mówić. Wspomnieliśmy już o strukturze, wspomnieliśmy o biochemii. Więc teraz ta kwestia trzecia, stresor mentalny. Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, kwestie zawodowe, szef Cię denerwuje albo pracownik Cię denerwuje, kwestie związane z rozwodami, żałobami, kredytami, to wszystko może nas obciążać. Więc kwestie stresorów takich mentalnych też mogą się somatyzować, mogą wpływać na nasze ciało, na nasz organizm. Ja taki prosty chciałbym przykład Ci dać, jak stres może wpływać na przykład na strukturę. Wyobraź sobie, że się bardzo na kogoś zezłościłeś, więc od razu zaciskasz swoje zęby, napinasz swoją szyję, napinasz kark, zamykasz tę swoją pozycję. I to jest bardzo prosty przykład tego, jak stres mentalny może wpływać na stres strukturalny. A właściwie jak może wpływać na strukturę. Jak może stres mentalny wpływać na przykład na biochemię, na naszą fizjologię? No przypomnij sobie ten egzamin z fizyki, na który nie do końca się przygotowałeś. Więc stresujesz się przed zajęciami, że jednak ten test nie za bardzo może Ci dobrze pójść, a jest on dla Ciebie dosyć istotny. Więc stres emocjonalny wpływa na naszą biochemię i to może powodować zaburzenia w obrębie pracy, jakieś przelewanie się w brzuchu, może nawet ktoś polecieć do toalety, ponieważ tak się zestresował. Więc te czynniki będą dla nas istotne i one wszystkie mogą się ze sobą zazębiać. Prosto, jak może na przykład biochemia w drugą stronę wpływać na mental? No wyobraź sobie, że jesteś po ciężkim dniu, zmęczony fizycznie, psychicznie, miałeś bardzo dużo pacjentów, ciężkich przypadków, ale wiesz, że na przykład kawałek czekolady, czegoś słodkiego, czegoś słonego może na ciebie czekać w domu i to próbujesz, to jesz i to powoduje, że się cieszysz, że jesteś zadowolony. Ta biochemia w twoim mózgu zaczyna funkcjonować, więc wiemy, że te kwestie biochemiczne też mają szansę wpłynąć tutaj na kwestie mentalne. Więc to jest bardzo proste.
prosty przykład tego, jak to wszystko się ze sobą wiąże. Więc mamy taką sytuację, że przychodzi do nas pacjent, mając wiedzę na temat tego, czym jest ta triada zdrowia, jak to wygląda, możemy sobie to wszystko łączyć. Ja staram się pacjentom przekazywać pewną wiedzę i kwestie edukacyjne to dla mnie jest najistotniejsza rzecz, żeby pacjent mniej więcej wiedział, co może obciążać jego organizm. Więc przychodzi do mnie pacjent. Pacjent jest niczym innym jak pewnego rodzaju naczyniem, do którego wlewamy trochę tych stresorów. I teraz mamy tych stresorów strukturalnych trochę, trochę biochemicznych, trochę fizjologicznych. I dla przykładu, pacjent Kowalski, kobieta. Po cesarce, po apendektomii, po wycięciu wyrostka robaczkowego. Ma dwie blizny strukturalne. Oprócz tego miała wypadek komunikacyjny, gdzie ktoś wjechał w nią bezpośrednio w samochód. I te rzeczy będą obciążeniem z poziomu strukturalnego. Ale w młodości grała w siatkówkę. Ta pacjentka Kowalska w takim wypadku miała skręcone stawy skokowe i nie do końca one były doleczone. Więc wiemy, że trochę tych strukturalnych obciążeń ona ma. I ona jest pewnego rodzaju naczyniem, tym wazonem, do którego wlewamy tej struktury. No ale wiemy, że ma pracę taką trochę stresującą, dodatkowo kredyt na utrzymaniu, mieszkanie, które trzeba spłacić, oprócz tego kwestie związane z pracą zawodową, więc wlewamy trochę tych elementów więcej. Więc już ten nasz wazon u tej pacjentki Kowalskiej z poziomu struktury wzrasta nam też do pewnego momentu, jeśli chodzi o połączenie struktury z mentalem. No i zostaje kwestia biochemiczna. Z racji tego, że dużo pracuje, że jest cały czas w biegu, nie za dobrze się odżywia. Dodatkowo żyje w dużym mieście, załóżmy w stolicy, gdzie jakość tego powietrza jest niekorzystna. Więc obciążenia ma z poziomu, powiedzmy, żywieniowej, z poziomu jakości powietrza, ale jeszcze cierpi na pewnego rodzaju alergię. Sama stwierdza, że źle się czuje na przykład jak spożywa nabiał, ale dolewa sobie na przykład trochę mleka do kawy. Pomimo tego, że tam nic się nie zmienia w perspektywie biochemii, bo nie ma żadnej magicznej kwestii, że kawa wypukuje nam w jakiś sposób rzeczy biochemiczne, tutaj chemiczne właściwie z mleka, więc ona się dodatkowo tym obciąża. I mamy taką pacjentkę Kowalską, ten nasz wazon, wlewamy trochę struktury, trochę mentalu, trochę biochemii. I to, co zaczyna nam się wylewać, to jest nic innego jak ograniczenie, dolegliwości, dysfunkcje, ból. Więc kluczowe dla nas jest być taką metaforyczną chochlą dla tej pacjentki i zacząć wylewać trochę kwestii związanych ze strukturą, trochę kwestii związanych z biochemią i trochę rozmawiać z pacjentem, przedstawić mu, jak te czynniki chociażby emocjonalne mogą na niego wpływać. Jeżeli mamy taką sytuację, że mamy pacjenta, który ma duże obciążenia z poziomu fizjologii i biochemii w obrębie zaburzeń, które dotyczą cylindra brzusznego i narządów wewnętrznych, warto sobie uzupełnić taką pracę o pracę, a właściwie współpracę z dietetykiem. Jeżeli mamy pacjenta bardzo mocno obciążonego z poziomu mentalu, być może tu kwestie są związane z poleceniem psychoterapeuty, terapeuty czaszkowo-krzyżowego, żeby zdjąć część tych obciążeń z poziomu struktury. My jako terapeuci, głównie pracując manualnie, ale to nie tylko manualne kwestie jesteśmy w stanie sobie tutaj opracowywać, pomożemy takiemu pacjentowi, odbierzemy trochę tych stresorów strukturalnych. I teraz co powstanie z tego naczynia? Zmniejszy się objętość tych stresorów w tym naczyniu. Zostanie pewnego rodzaju margines. Ten margines jest dla nas istotny, ponieważ taka stresowa chmurka, która przeleci nad tym naczyniem i napada, bo jakiś czynnik tutaj będzie stresogenny dla pacjentki albo dla pacjenta i doprowadzi do tego, że zacznie się trochę uzupełniać to nasze naczynie, to mimo wszystko ten margines, ta kompensacja, ta szansa na to, że ten pacjent jeszcze wytrzyma, jest. Więc tu kluczowe dla nas jest to, byśmy byli niczym innym jak wsparciem dla tego pacjenta. Więc kluczowe jest wyedukowanie, zebranie dobrego wywiadu, dowiedzenie się o wszystkie obciążenia z poziomu struktury, biochemii, kwestii mentalnych i odpowiednio pokierowania pacjenta, jak może sobie działać, u kogo może zyskać pomoc i jak ta strategia leczenia, usprawniania pacjenta, poprawiania jego standardu funkcjonowania może wyglądać. Jeśli chodzi o triadę zdrowia, to wszystko. Dzięki.